Drodzy, witam bardzo serdecznie w 139. odcinku codziennika biblijnego. Równocześnie nasz dzisiejszy odcinek zaprasza nas w nowy miesiąc, sierpień. A słowem hasła miesiąca jest słowo wyjęte z psalmu 139, w wierszu 14. Takie znajdujemy słowa. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Drodzy, 139 odcinek codziennika biblijnego, psalm 139. I można by teraz doszukiwać się jakiegoś ukrytego znaczenia. Witaj, Guciu. Można by teraz mówić o jakimś cudownej Bożej interwencji albo jakiejś głębi, ale może czasami warto zrozumieć, że rzeczy tak po prostu się mają, że rzeczy po prostu się wydarzają, że Boże Słowo niekoniecznie chce nas prowadzić przez doszukiwanie się jakiejś symboliki, jakiejś głębi, a chce nas prowadzić do Chrystusa, a w Chrystusie Boże Słowo jest takie same pierwszego i ostatniego dnia miesiąca. Boże Słowo jest tak samo odkryte dla każdego z nas. Kiedy natomiast czytam nasz dzisiejszy tekst, fragment z psalmu 139, zastanawiam się, czy to wyznanie, które jest wyznaniem psalmisty, jest wyznaniem, które w szczerości byłby w stanie powtórzyć każdy i każda z nas. Czy rzeczywiście każdy z nas może w radości powiedzieć: dziękuję i wychwalam Cię, Panie, za to, że cudownie mnie stworzyłeś? Myślę, że niestety nie. Ale to słowo jest zachęceniem, by prowadzić każdego z nas do takiego momentu, do takiej chwili w naszym życiu, kiedy to wyznanie mogłoby być powiedziane w szczerości. Dlatego Boże Słowo w Jezusie Chrystusie dla każdego z nas jest zaproszeniem do wędrówki. Do wędrówki przez życie. Nawet wtedy, kiedy czujemy się źle. Nawet wtedy, kiedy nie możemy w szczerości wypowiedzieć takiego słowa, Bóg jest ciągle obok nas i chce nas prowadzić do chwili naszego życia, kiedy te słowa, słowa psalmisty, będą też naszymi słowami. I niech to słowo prowadzi nas wszystkich dzisiaj, przez nasz dzisiejszy dzień, przez cały miesiąc i przez każdy dzień naszego życia. Byśmy mogli wspólnie razem mówić: dziękuję Ci, Panie, i cudownie Cię wysławiam za wszystko, co dla mnie uczyniłeś. Życzę Wam dobrego dnia.